Prof na tle innych programów pomocowych jest programem dość specyficznym. Pod tym względem, że jest korzystny już na etapie aplikacji, bo nie wymaga na przykład w odróżnieniu do RPO wyspecjalizowanych dokumentów strategicznych czy na przykład analiz. Dlatego jest bardziej przystępny. Dzięki temu takie gminy jak gmina Mirów na przykład może realizować wiele ważnych inwestycji i z punktu widzenia społecznego i strategicznego. Prof celuje właśnie w te najważniejsze potrzeby gmin, czyli gospodarka wodno-ściekowa oraz drogi. Z PROW-u też można uzyskać środki na obiekty kulturalne, na zagospodarowanie przestrzeni. Taka jak chociażby inteligentne ławki, które w zeszłym roku powstały, ale też i wiele, wiele innych rzeczy, jak współfinansowanie targowiska miejskiego swego czasu. Także to są te elementy, które pomagają w zakresie infrastruktury zrobić tej infrastruktury bardzo potrzebnej jak najwięcej. Gmina Czosnów jest jedną z najbardziej rozległych gmin tutaj mazowieckich, jeżeli chodzi o powierzchnię. Mamy bardzo dużą siatkę dróg gminnych. To jest ponad 200 km dróg gminnych. Wiele z nich jeszcze potrzebuje nowych nawierzchni czy dodatkowych ścieżek rowerowych. Z PROW-u w tej perspektywie wybudowaliśmy właśnie tą drogę, przy której jesteśmy, ale też pozyskaliśmy blisko 2 miliony złotych na gospodarkę wodno-ściekową. Dzięki właśnie środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie gminy Mirów na przykład realizowany jest program budowy oczyszczalni przyzagrodowych. Jest ich budowane w tej chwili 37. Dzięki temu gospodarstwa domowe będą miały najprostszy i najtańszy sposób oczyszczania ścieków komunalnych. Dodam, że w takich gminach jak właśnie gmina Mirów, gdzie siedliska są od siebie oddalone, budowa tradycyjnych sieci kanalizacyjnych po prostu jest nieopłacalna lub bardzo droga w utrzymaniu. Dlatego oczyszczalnie przyzagrodowe są taką najlepszą alternatywą. W tej chwili już ta inwestycja jest w toku, niebawem projekt zostanie zakończony. Dzięki czemu właśnie 37 gospodarstw domowych będzie miało takie nowoczesne urządzenia, które w sposób profesjonalny na bardzo wysokim poziomie oczyszczają ścieki komunalne. Ale też realizujemy na przykład takie inwestycje jak wodociągi, jak na przykład modernizujemy świetlice wiejskie, ale nie tylko. Cała masa różnych projektów, które można powiedzieć, zmieniają polską wieś. Oczywiście na korzyść. Zmieniają wizerunek, ale też poprawiają standard życia mieszkańców. No, łatwo nie jest, bo oczywiście są określone kryteria, warunki przystąpienia do konkursu. Natomiast przykładamy dużą wagę do pozyskiwania środków. Przygotowujemy się do pozyskiwania środków. Przygotowujemy dużo wcześniej projekty. Patrzymy, jakie są kryteria przyznawania i wybieramy przedsięwzięcia, które mają szansę później otrzymać te dofinansowanie. Przykładem jest tutaj ta droga. W PROW-ie są punktowane drogi łączące drogi różnej kategorii, drogi przy obiektach użyteczności publicznej, a tu akurat mamy drogę prowadzącą do stacji kolejowej. To instrument, który w większych kwotach można pozyskać. No i tutaj dzięki temu wyremontowaliśmy 5 świetlic w ochotniczych strażach pożarnych, koło gospodyń wiejskich, no również przy budowie tam sieci bocznej kanalizacji, place zabaw również powstały, czy dwa boiska. Bo PROW to też szereg działań związanych z kulturą. To przede wszystkim ochrona tego dziedzictwa. Zresztą w tym roku w ramach tych zadań związanych z realizacją PROW-u przede wszystkim udało nam się zrealizować i pokazać we wszystkich szkołach i przedszkolu chociażby dawne obrzędy ludowe związane ze świętami Wielkiej Nocy, z tym jak zdobiło się kiedyś jajka, jak robiło się palmy i te wszystkie zwyczaje. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych PROW-IDEI chociażby przedstawiło spektakl Sabatowisko, więc tych działań w ramach PROW-u, ale też lokalnej grupy działania jest naprawdę dużo.
tej chwili czekamy na ocenę wniosku tak naprawdę, który został złożony na budowę takiej infrastruktury wokół miejsko-gminnego ośrodka kultury, czyli siłowni, dokończenia placu zabaw, poszerzenia w zasadzie placu zabaw, dlatego że w tej chwili obok tego ośrodka kultury będzie się znajdowała również, znajduje się przedszkole, więc chcielibyśmy spełnić taką pełną infrastrukturę i zrobić takie miejsce wypoczynkowo-rekreacyjne, jak również pod imprezy dla mieszkańców naszej gminy. Ciągle mało, bo tych potrzeb jest ogromna ilość. Właściwie te potrzeby cały czas powstają. Jesteśmy gminą wiejską, ale z tendencją do przekształcenia się w taką gminę podmiejską z zabudową mieszkaniową. W związku z tym no, są ogromne potrzeby związane z budową dróg, rozbudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, rozbudową szkół. Więc na okrągło te potrzeby realizujemy. To przede wszystkim dalszy rozwój infrastruktury, tak? Czekają drogi, które oczywiście wymagają ogromnych nakładów, to jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej, rozbudowa sieci wodociągowej. To są inwestycje, na które cały czas czekamy i które chcielibyśmy dalej realizować. Gmina bardzo chętnie korzysta z tego programu. To w naszej ocenie bardzo dobre działanie, które tak jak ma w nazwie, aktywizuje sołectwa. W tym roku 5 naszych sołectw zabiegało, włączyło się ze swoimi pomysłami, a jednocześnie to no, wspomaga budżet gminy, co by nie było, gdyby nie ten instrument, to musielibyśmy szukać tych środków własnych, których tak za dużo nie ma. Łatwiej dać 50% niż 100%. Zaproponowaliśmy sołtysom, troszkę im podsunęliśmy inspiracji, żeby wspólnie aplikowali jakby między sołectwami, bo wtedy tych pieniędzy jest więcej, można po prostu poczynić więcej inwestycji. Złożyliśmy wnioski o stoły takie piknikowe, stoły, ławy, namioty, oświetlenie piknikowe, grille, więc jakby teraz mamy, wszystkie sołectwa mają wspólnie taki jakby jeden zestaw na wszystkie pikniki sołeckie, festyny. Wiadomo, że one się i tak nie dzieją w tym samym czasie, więc jakby między sołectwami jedno sołectwo ma namioty, inne ławy, trzecie oświetlenie i jakby pożyczają sobie to nawzajem i dzięki temu mamy cały zestaw w gminie, który krąży tutaj na różnych imprezach. Jesteśmy w miejscowości Palmiry. 2 lata temu gmina zbudowała tutaj plac zabaw na skraju Puszczy Kampinoskiej. Plac wyposażony w urządzenia zabawowe dla dzieci, mniejszych, większych. Dla starszych jest altana dla spotkań mieszkańców, a zabrakło wtedy funduszy na coś dla starszych, którzy lubią uprawiać koszykówkę. I w tym roku planujemy zbudowanie boiska do mini koszykówki. Korzystamy z miastu jeszcze w miejscowości Sowia Wola, gdzie powstaną kontenery na boisku szkolnym dla zawodników, którzy trenują tam piłkę nożną. W miejscowości Małocice przy szkole doposażymy plac zabaw w 3 urządzenia. W miejscowości Łom na Las dostawimy ławki przy blokach, które już są zużyte, wymienimy je na nowe. Uzupełnimy też plac zabaw o karuzelę, taką pochyłą. W miejscowości Czosnów dostawimy również ławki, kosze na śmieci, tak żeby bardziej zadbać o czystość tej miejscowości, która jest no, główną gminną miejscowością. Rębak też jest taką maszyną, powiedzmy, którą kupiliśmy właśnie z miastów. Odpady zielone u nas w gminie są dużym tematem, dużo ich mamy, dużo mamy takich gałęzi, które pospadały, są poobcinane i ten rębak stoi u nas w gminnym przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji i każdy z mieszkańców może sobie ten rębak wypożyczyć, oczywiście razem z obsługą, żeby nie poobcinał rąk, ale to jest też bardzo przydatny w naszej gminie zakup z miastów. Przygotowujemy się w tym zakresie, żeby jeszcze ubogacać czy to nasze szkoły, czy tam obiekty przyszkolne, właśnie takie jak świetlice, czy jakieś dodatkowe pracownie. No również myślimy jeszcze o dodatkowych miejsc integracji publicznej, czyli placów zabaw, miejsc spotkań. Także na pewno bardzo chętnie będziemy z tego korzystać.